Cześć siemaneczko, z tej strony Prezes, ja witam was to na tym odcinku oczywiście z farminga. Jak pociągniku możecie sądzić, to jest następny odcinek z zielonki. Jest on podpięty oczywiście do tandemki i będziemy jechać pod kombajn sobie już. Ale co, z samego począteczku chciałbym zaprosić osoby, które jeszcze mnie subskrybują tam na dół, żeby ten czerwony przycisk zamienić w szary. I możecie od razu zostawić łapeczkę w górę. No a co? Biorę się do roboty i sobie od razu zasiadam do New Hollanda i ciśniemy na pole. Kombajn już jest na polu, tak samo jak i w sumie drugi zestaw też do odwożenia, ponieważ jadę kościć, w sensie kosimy na nowym polu, które nie wiem, czy w sumie pokazywałem. Na pewno pokazałem, ale czy coś robiliśmy tego? Raczej nie. Więc jest to pierwszy odcinek, który coś w ogóle robi, będziemy robić na tym polu. Tylko że jest ono tak jakby przedzielone rowem i tam, gdzie było oryginalne pole, jest pszenica, a tam, gdzie, że tak powiem, dorobiłem kawałek za rowem, no to jest zasiany owies. Był zasiany, teraz jest do zbioru, więc temu dwa zestawy, bo tym sobie oczywiście teraz ciągnę pod owies New Hollandem, a duży zestaw jest pod pszenicę. Myślę, że i tak te zestawy nie będą pełne, ale przynajmniej nie będę musiał już jeździć w tą i we w tą z jedną na przykład przyczepą. Tylko już mamy popodstawiane i na koniec odcinka wtedy może sobie zjedziemy. Raczej sobie zjedziemy taką, mam nadzieję przynajmniej. Na tandemę na pewno wyjdzie owiec, bo to jest ile? Niecałe. Dobra, czekajcie. Dobra, nie. Mam dzisiaj poustawiane wszystko na kierownicy, a niestety mam to jakby wysiadanie zgrane z dwóch przycisków, no i mam to zgrane tak jakby ze światłami, także no muszę po prostu sobie po coś innego to przypisać na kierownicę. Oczywiście zaczęła działać mi kierownica, tylko musiałem znowu przypisać sobie wszystkie przyciski od nowa. Także dzisiaj sobie myślę, że pokorzystamy z wszystkiego co możliwe. W końcu najważniejsze to, że mogę włączyć też kombajn z tego właśnie z poziomu kierownicy, także w końcu to też mi działa. No ale cóż, przystępujemy do koszenia. Owiec jest na podozmianie 115%, także powinien sypać więcej niż normalnie wbesypał. Także w miarę jakoś sypię, bo po trzech po okrążeniach miałem prawie pełen zbiornik. Także no na taki, z takiego małego kawałka to jeszcze jest ok. Tak samo jak i pszenicha za rowem jest też po dozmianie 115, także też powinno być gitara. Myślę, że teraz tu będziemy jeździć właśnie bardziej od tej strony po tych już trzech okrążeniach, także jedziemy tutaj od strony drogi. Nie wiem, czy myślę, że ściągnę chociaż ponad pół przyczepy owsa, bo to w sumie jedyny owies, jaki mam zasiany. No w sumie i tak to tylko idzie na sprzedaż, nie idzie nigdzie do żadnych zwierząt ani na jakąś produkcję, także nie muszę mieć tego jakoś dużo. No i tak jak w przypadku na przykład warzywek, których no będzie sporo, myślę, że w tym sezonie będzie taka ilość, że masakra, no ale no jak chce się mieć, żeby produkcja ciągła cały czas, no to trzeba trochę tego sadzić, siać, nie wiem. Nadal nie przypisałem sobie w internet, czy to się sieje, czy sadzi. No raczej sieje, no bo w sumie siewnikiem, a nie sadzarką to robimy. No ale no, w warzywkach w sumie nie siedziałem nigdy w rzeczywistości, także nie wiem.
No ale cóż, tutaj przed nami te pole buraczków niewydarzone jest w sumie, ale no, mam nadzieję, że coś z niego zbierzemy przez to, że nie mogłem nawozu posiać. Nie wiem dlaczego, czy coś się zbugowało, czy nie. Teraz to już i tak trudno, one są wyrośnięte praktycznie. Nie wiem, czy one i tak za chwilę nie będą do zbioru. A jak nie na lipcu, to na pewno na sierpniu są do zbiorów. Więc no, lada moment. No, po takich dużych uprawach, no to już raczej w takich dużych uprawach już nic to nie da, że sobie pojedziemy z nawozem. Także będę musiał po prostu na przyszły sezon ogarnąć te pole porządnie. Nie wiem, co tam jeszcze będzie zasiane, ale coś się na pewno wymyśli. Zależy jeszcze, że tak powiem, w jakiej porze, do jakiego okresu czasu będzie to zebrane. Także no, przede wszystkim zobaczymy, jak w tym wypadnie ten kawałek. To jest zresztą nie jest aż taki mały w sumie, ale nie jest i też duży, bo to w sumie tu hektar, półtora hektara chyba jest ten kawałek. Wiadomo, teraz na początek to jeszcze w miarę ok. Później myślę, że ten kawałek będzie po prostu albo przeznaczony na jakąś łąkę, albo może w jakąś produkcję, jakbym poszedł, to coś tu postawię wtedy. Tego jeszcze nie wiem, jeszcze nic nie mam zaplanowane w sumie na tym kawałku. Także no, zobaczy się, co z nim będzie w późniejszych etapach naszej serii. Jeśli nic nie będzie raczej tu później wstawiane ani ten, to myślę, że jednak te pole będzie, jak nie łąką, to po prostu przestanę je używać po prostu. Więc no, bo będzie za małe na późniejsze maszynki. Bym musiał część maszynek, co obecnie mam, zostawić, żeby nie wjeżdżać później tymi dużymi landerami w takie malutkie pole. Sami zresztą rozumiecie, o co chodzi. Kurde, dwa mijaczki zrobiłem. Zrobię to na szybkości, poprawię. Tutaj mamy ostatni przejazd już owsa. Postanowiłem, że już zacznę przed odcinkiem, bo ciągle bym teraz, praktycznie dwa odcinki temu był odcinek, gdzie no sami jechaliśmy z gospodarki na pole i w ogóle. I znowu bym to miał powtarzać, to tak trochę, że tak powiem, no, dupowato. A tak to przynajmniej tylko musiałem dojechać jednym traktorem. No, owiec jakoś nie powala, ale jakoś dużo tego owsa nie było, bo to nie jest jakiś duży kawałek. Tutaj mam plany na przyszły sezon co do tego pola, także ono będzie inaczej wyglądało. No, niecałe pół przyczepy, także jest... nie jest to jakoś dużo, ale też jakoś dużo się tutaj nie spodziewałem. Bardziej to najwięcej myślę, że pszenicy się spodziewam w tym sezonie. Bo tutaj ten kawałek i jeszcze ten, że tak powiem, bliżej gospy jest. I on jest z dość sporych gabarytów, także powinien coś tam nam sypnąć w końcu, nie? Ale to jeszcze wtedy zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że tamtą pszenicę jednak skoszę poza odcinkiem, żeby już was nie zanudzać. No bo tak to bym nie wiem, ile musiał teraz odcinka robić, bo teraz ten kawałek mi pewnie zejdzie też z 15 minut koszenia. Bo ten już jest o wiele większy. Nie wiem, ile w sumie ma areał, bym... Nie wiem, jak to teraz nawet sprawdzić. Najszybciej to by było, jakbym po prostu miał siewnik i zasiał, ale no, tak jak mówiłem, mam co do tego pola plany na przyszły sezon. Jeśli coś tu będzie zasiane, zobaczę, pod co tu będzie płodozmian odpowiadał najbardziej.
co tu będzie najlepiej zasiać. Także no. Najpierw oczywiście muszę sobie poprzerabiać to pole, tak żeby było w całości do robienia. No po prostu zasypię ten rów tutaj, co przebiega przez środek. Myślę, że te drzewa, co tutaj mamy przy drodze po zarowym, to też sobie usuniemy. Tak, żeby w miarę tak prawie w prostokąt zrobić ten kawałek. Wiem, że to nie będzie idealnym prostokątem, bo tu jest takie wybrzuszenie, tak jakby. Ta droga idzie tak jakby po łuku. Także prostokątem na pewno nie będzie, ale będzie przypominało przynajmniej prostokąt. Teraz się zastanawiam, mam... Nie, objadę jeszcze jedno kółko ze spokojem, myślę. Już teraz nie będę się wysypywał. Tutaj z tymi większymi przyczepami oczywiście Deutschwart jest prowadzony. On fajnie sobie radzi, a New Hollanda przynajmniej nie będziemy tyrać. New Holland tak to przyjął sobie z tandemką. Myślę, że ewentualnie tak w przypadku akcji warzywa, no to i tak w sumie dwa ciągniki będą musiały iść pod kombajny, jeśli będę chciał akcję zrobić taką, jaką chcę. A w sumie już wam mówiłem, że mam drugi kombajn też zakupiony z promocji w sumie do warzywek, także mógłbym już zrobić akcję na dwa kombajny i myślę, że to sobie wykorzystam, bo po to też go kupowałem, więc no. Myślę, że w tym sezonie sobie zobaczycie, jak dwa kombajny naraz koszą, te jednorzędowe. No jest taki sam kombajn, jak obecnie mamy w stodole. Także no, dwa takie same zestawy, tylko musiałbym w sumie ogarnąć ciągnik jeszcze. Nie wiem, co jeszcze, jak to zrobię. Ale chciałbym zakupić, że tak powiem, coś podobie do New Hollanda, ale troszkę większego. Wiemy już zresztą z jakiej marki, tylko w sumie nawet nie patrzę, ile taki traktor kosztuje. Ale w podobie do New Hollanda, ale w mocy jak Deutschwart. Także no. Czy mi się to uda, to zobaczymy, myślę, w najbliższych odcinkach. Także no, obserwujcie bacznie odcinki, to się dowiecie, co to za traktor będzie. Myślę, że coś na pewno wykombinuję, pomimo tego, że więcej niż 500 000 kredytu nie mogę wziąć, a chyba 400 już mam nabrane jeszcze. Zresztą bym musiał zobaczyć, bo sam zapomniałem. Tak, mam 410 nawet. Także tylko 90 mogę sobie dobrać. Nie wiem, chyba że tak to bym pszenicę może sprzedał na bieżąco. Jeszcze zobaczę. Jeszcze i tak warzywka są do przerobienia, także nie wiem, może do tego miesiąca, co warzywka akurat będą do zbioru, dozbieram te resztę pieniędzy na ciągnik. Musiał zobaczyć, w ogóle skonfigurować go pod siebie, zobaczyć, ile on będzie kosztował w całości. Żeby no, już wiedzieć, ile muszę dokładnie uzbierać, kiedy go będę mógł dokładnie kupić. Także tak też sobie to myślę, że zrobię poza odcinkiem, żeby to wiedzieć, bo tak to obecnie nawet nie wiem, ile to mi będzie kosztowało. Taka przyjemność następna na gospodarstwie. Także no. Jeszcze w przyszłym sezonie znowu, teraz jak będę siał, muszę pamiętać, żeby zobaczyć, jak na tej mapie wyglądają, że tak powiem, ścieżki te technologiczne. Bo w tym sezonie nie miałem okazji zrobić, a chciałem przetestować. Oczywiście ostatnio jak robiłem ścieżki na właśnie na czym? Na brzozówce, to mi się, że tak powiem, pomyliło. Myślałem, że na brzozówce mam opryskiwacz 24, z lancami 24-metrowymi,
a jednak to jest na zielonce. Tutaj mam 24-metrowe lance w tym zawieszonym opryskiwaczu, a tam miałem 21, no ale no to już musiałem wymienić opryskiwacz. Tak było lepiej, no bo tak to już nie przerobisz w urośniętym zbożu ścieżek. Byś musiał chyba wykopywać uprawę i po prostu przekopywać tam, gdzie jest ścieżka, żeby ją zarobić, a tam, gdzie ma iść ścieżka, to po prostu wykopać tą roślinę. Także w takie coś raczej nikt się nie bawi. No, a przynajmniej już wymieniłem opryskiwacz na taki, że tak powiem, co można już no, wciągany, taki większy. Fajnie można sobie podziałać, ma większy zbiorniczek i w ogóle o taki mi zresztą chodziło, chociaż docelowo mam tam inny na myśli, żeby sobie zastosować, że tak powiem. A tutaj też już mam taki docelowo w głowie, jaki bym chciał mieć na tej serii. Ale to wiadomo, to są dalekie plany. Na razie nie mamy aż takich dużych pól, żeby zmieniać ten obecny opryskiwacz. Także no, zobaczymy. W ogóle bym musiał sobie przeliczyć. Ale w sumie jak chcę ścieżki zacząć robić, to w sumie nie wiem, czy tak to, bo ten opryskiwacz, który miałem na brzozówce, był bardzo fajny. I nie wiem, czy tak to sobie po prostu nie zastosować, że sprzedam ten tu, co mam obecnie. To jest w sumie oryginalny Hardiego, z promocji wzięty. Sprzedam go sobie i chyba zakupię po prostu ten opryskiwacz, co miałem na brzozówce. Bo lepiej wygląda i w ogóle. To jest w sumie z poprzednich farmingów chyba oryginalny Kuna. Ale ma on lance 21 metrów i no jest on fajny, a tutaj jak na 3 metry mam siewnik, to lepiej nam będzie pasować właśnie ten, lepiej będzie pasować właśnie opryskiwacz na 3 metry, bo tak to jest ile przejazdów? 7. 7 przejazdów na 21, no to akurat wychodzi, że w czwartym jest ścieżka, także idealnie tak to wychodzi, także tak to myślę, że nawet sobie zrobimy, no chyba że poszukam jakiś inny fajniejszy 20 z lancami 21-metrowymi, a nie oryginalny sumie opryskiwacz mieć, no bo to na pewno wielu z was taki posiada i nic ciekawego wtedy na odcinku nie wnoszę. Że tak to nazwę sobie. No i co? Kurde, tak patrząc, tutaj na pewno też tych dwóch przyczep nie zasypię z pszenicą. No ale cóż, nawet na to nie liczę. W sumie mógłbym w międzyczasie sprawdzić, czy ta nasza pszenica ma jakąkolwiek cenę obecnie. 750 w grudniu jest, a obecnie jest 600 i to Leningrad, czyli no nie wierzę. Myślę, że owiec bardziej by się opłacał na sprzedaż. 1100, a jest niecałe 900. No, także myślę, że bardziej owiec się opłaca tak to zrobić. Aha. Jęczmień jeszcze bym musiał zobaczyć, to co mam na silosach. I co w sumie jeszcze będziemy mieli? Kukurydzę na ziarna, ale to później, później, później. Także to tam nie wiem, jak to wygląda. To już będzie bardziej po warzywkach. Zobaczmy zresztą jęczmień. Obecnie jest najwyższa cena 509, a najwyższa 720. Mało się opłaca, no ale w sumie mleka trochę mamy. Yy,
Buraczków jeszcze mamy w sumie do przewiezienia, bo mam je zmagazynowane na pociągach oczywiście. Nie chciałem jakoś kopców robić, no bo nie zmieściło się nam na firmie. Postanowiłem, że wywiozę na pociągi, także jeszcze mam do przewiezienia, że to powiem, cały zestaw z pociągów właśnie na firmę. Właśnie bym musiał zobaczyć, czy na firmie starczy miejsca, żeby to tam pomieścili w końcu, buraczki. Także to bym musiał sobie obczaić. Także myślę, że to sobie teraz na tym przejeździe lukniemy. Przetwórstwo. Aha, marchewka się skończyła, także wyłączę ją. A buraczki wejdą. Czyli bym musiał je przywieźć. Mamy jeszcze 170 tysięcy litrów buraka, plus te 27, także dość sporo. Za to jeszcze sporo kasy dostanę. Mleka mamy 12,5 tysiąca litrów. Też jakaś tam kaska jest. No i teraz kwestia. Żadnej kwestii nie ma. Jeśli tak naprawdę nic nie zrobimy do tego czasu, warzywka mi się w miarę nie przetwarzają i czegoś ze zbóż nie sprzedam, nie mam w sumie na co liczyć. Także no. Troszkę tego musimy na pewno cashu uzbierać na ten ciągnik. Ale kopce po nim gdzie porobiłem, ale trudno. Teraz myślę, że po tym przejeździe pojedziemy się właśnie wysypać. O tej jedna przyczepa na pewno będzie pełna, a druga może do połowy zapełniona. Nie jest to jakiś w sumie mały kawałeczek, ale przynajmniej coś tu nam sypnie. A jeśli myślę, że jeśli teraz bym nie użył tego pola, to później nawet bym o nim nie myślał, żeby go w ogóle zakupić. I też dlatego chcę je sobie od razu przerobić, jeśli pozbieram sumę, to poprzerabiam te pole tak, żeby to za rowem było razem z tym tutaj. Myślę, że nasypię sobie trochę ziemi na ten rów i wtedy jakoś to wygłaskam, żeby szło przejechać, że tak powiem, nad rowem. No, czyli w sumie drenarkę wpuścimy w ziemię i jakoś to tam pójdzie. No i drzewka muszę wywieźć na tartak. Myślę, że za nie też trochę kasy przydolę, bo to są też takie duże drzewka. To jest takie średnie, mogę dostać nawet 7 tysięcy z tego co wiem. Także troszkę kaski też przytulimy za drzewka. A ziemię to myślę, że nawożę od tam z budów, co kopią pod chaty. Także myślę, że fajnie to tutaj wyjdzie. Dara, już mamy 24 minuta, także akurat myślę, że skoszę i zawieziemy sobie ciągnik któryś na gospę i tak będziemy mogli zakończyć. Także no. Będzie na pewno fajnie. Tutaj wiadomo, w tym sezonie tutaj jeszcze bym mógł do rowu dorobić, no ale pszenica już była, że tak powiem, zasiana, także nie miałem jak. A tak mieszać, że tak powiem, pszenicę z owsem w koło, no to tak dupowato. A wiadomo, że pszenicy nie mógłbym dosiać, no bo to jest jednak zielonka. Oryginalna mapa, no i tak niestety nie można robić. Jest tylko termin, teraz właśnie. Wrzesień, październik, sianie.
Właśnie, za niedługo uźwa, znowu zapomniałem, że tempomat muszę mieć włączony, jak chcę po to escape'a wejść. Patrzeć już, jak tam na polach jest wytypowany płodozmian, bo pierwsze sezony mu trzeba patrzeć w ogóle, co tam wyskakuje na dole, bo na przykład na brzozówce ostatnio patrzyłem pod rzepak jedno pole, które jest połączone z trzech pól, no i na jednej części, na której patrzyłem, jest oczywiście płodozmian na 115%. No ale niestety nie zobaczymy właśnie tych innych części i na innych częściach jest właśnie na jednej jest 105, na drugiej jest 100. No to i tak w sumie dobrze, że jest te chociaż 100, niż tak jak na burakach ostatnio nie zauważyłem, że w ogóle nawozu nie mam jednej dawki danej. I w ogóle jeszcze płodozmian się tak ułożył dla tego kawałka. Oczywiście buraki po wgraniu tego płodozmianu już były zasiane. Na płodozmian był na 85% i na 95%. Także tak kiepsko, no ale no trudno. Taki się sezon trafił. Teraz jak po burakach cukrowych zasieję pszenicę, to fajnie, oczywiście teraz to wyzżytam, bo na całym kawałku będzie 115%, także idealnie po burakach zazwyczaj zresztą się daje pszenichę, także to jest w sumie zgrane z rzeczywistością. Po rzepaku jak się da jęczmień, to też jest akurat gitara. I też tak w sumie jest, że płodozmian jest po rzepaku super, że jęczmień jest, że idealnie to tam wychodzi, jeśli o to chodzi. No ale co, my tu w sumie na drugiej przyczepie ile będzie? 5000 litrów, także w sumie mamy 20 tysięcy litrów zebranych z tego pola. Nie jest źle, że tak powiem. Jeszcze wiadomo, jest drugi kawałek, który myślę, że za chwilę w sumie po odcinku sobie zbiorę. Także co, ja myślę, że wysypiemy to i podjedziemy pod New Holanda. I New Holandem sobie zjadę na gospodarstwo. I tak zakończymy na gospodarstwie odcinek. Sobie po prostu Deutsch Farm i kombajnem przejadę na te inne pole poza odcinkiem, tam gdzie w sumie ostatnio kosiłem jęczmień na jako pierwszy kawałek, to obok tego była nasza pszenica oczywiście, także tak tam sobie muszę pojechać. Myślę, że nawet tutaj, no tutaj od razu mamy tą drogę polną naprzeciwko, tylko przejechać przez asfalt. Myślę, że nawet wózek na header sobie tylko tak podczepię za kombajn, żeby się już nie składać. Bo to tylko praktycznie tylko tyle, że w poprzecz muszę przejechać asfalt. Także gitarka. Dobra, ja tu tak w sumie zostawię kombajn na razie. I tak jak mówiłem, zasiadam do Niucha i pojedźmy to zawieźć na gospę pod Biny. Myślę, że tak to od razu też sobie zajadę tym ciągnikiem na te drugie pole pszenicy, bo myślę, że tam też jakoś dużo nie da, mimo że jest płodozmian też na 115, to myślę, że jak dosypię tamten zestaw do pełna i zasypię tą tandemę, to myślę, że resztę, jeśli już będzie jakaś resztka oprócz tych przyczep, to zmieszczę w zbiorniku. Chociaż chyba, że będzie sypać. Wiadomo, czym więcej, tym lepiej. Ale też trzeba mieć jakieś
negatywy. Wiadomo, lepiej, żeby nas to zaskoczyło, niż mieć, że tak powiem, no, takie później, że nie wow, tylko niefajne uczucie, że jednak liczyliśmy na więcej, a nie dało tyle. Także co, ja bym musiał iść sobie złożyć żmijkę, żeby ona nam tu nie wystawała. Tara. I podcofmy jeszcze przy okazji do właśnie naszej dmuchawy, żeby nam to wdmuchała na szybkości do binów. Jednak myślę, że poczekam z tym zbożem po prostu do czasu właśnie. Kurde, nie widzę, na co jest uszykowany wysyp. U tyłu mamy syp. Dobra, możemy sypać. No i co? Ja takim akcentem kończę nasz odcinek. Także jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Możecie napisać też komentarz. No i patrzcie za następnymi odcinkami. Ja was żegnam. Do następnego. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.